to kraj, to obyczaj. Jak ktoś mi ora pyta, to trafił na typa, co od lat codziennie z nim sypia. I opowiem wam o nim, bo jest o czym gadać. Dużo ludzi go robi na skrajnie różnych zasadach. Ja biję brawa tym, którzy mają w tym dryk. To podstawa, bo wiem, że natury nie zmieni nic. I się jaram, gdy słyszę tekst, który jest dziełem. I sam się nastawiam na bycie artystą, nie jakimś raperem. Wiem, że wszystko podlega ocenie flow, styl. Wielu chce zabyć coś na scenie i na stałe tam być. Ja dziękuję Wenie, choć nieraz nie jest łatwo. Szanuję każdego, co się kieruje zajawką. Oceniać go nie dla mnie, zwykle mówię jak jest. Słucham tylko tego na poziomie, reszty mam gdzieś. I to tyle stać mnie, aby czegoś tu dokonać. Żeby nie być jednym z graczy w rapie, tylko sporo ponad. Nie mówię, że sam się mogę promować skutecznie. RWP to strona, która wyciągnęła rękę. I w związku z tym zwrotka konkursowa wpada. Tak się składa, że jestem z tych, co głupotnie gada. Uwaga, jeszcze nie wiesz, gdzie mam zamiar dotrzeć. To proste, jestem, aby podnieść poziom rapu w Polsce. Choć mieści on dzieła kultowe, lecz częściej żałosne. Będę kreślić, by drugie skreślić i wpiórka nieobrotne. Tu masz chłopcze, łykasz to baby. Masz tu rapu sadzonkę, gdy większość sieje fermę. Najlepsze łopce pierdol reszty raperów próżnych. To jest polskie konkretne i nie ma sobie równych. To żółty, któremu 90 sekund mija. I chyba przez to nie będzie problemu, dwa wersy zwijam. Nie było refrenu, kolejną z reguł złamałem. Przepraszam, już kończę, do usłyszenia niebawem.